Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zapraszam do studia specjalnego w Telewizji Republika. Dziś gościem rozmowy wieczoru jest pan poseł Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister spraw zagranicznych. No, też warto dodać, z zawodu adwokat. Witam serdecznie, panie pośle. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór Państwu. Panie ministrze, jakby najważniejszą rzecz, którą chciałem dzisiaj omówić, to to, co się stanie w przyszłym tygodniu, bo proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli pan poseł się ze mną nie zgadza, ale no, są przesłanki do tego, żeby sądzić, że stoimy u progu ogromnego kryzysu konstytucyjnego. Będziemy mieli, którego no, przesłanką jest sprawa panów ministrów Kamińskiego i Wąsika. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będziemy mieli 4 rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, te 2 izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, i pewnie możemy się spodziewać również wyroków, tylko już wiemy, jakie to będą wyroki Izby Pracy tegoż sądu. Pan marszałek Sejmu Szymon Hołownia już unieważnił czy karty do głosowania obu panów ministrów. No, to wszystko jest budzi poważny niepokój, co się może wydarzyć, czy zostaną wpuszczeni do Sejmu. Znaczy to już teraz jest, wszelkie scenariusze są możliwe. Jak pan minister sądzi, czego się możemy spodziewać? No niestety spodziewamy się raczej eskalacji i prowokacji ze strony władzy. Proszę zwrócić uwagę na kolejność, na sekwencję wydarzeń w tej sprawie. Pan Hołownia, marszałek Sejmu, podjął tą decyzję o dezaktywacji kart legitymacji poselskich panów ministrów Kamińskiego i Wąsika nie w chwili wydania swojego postanowienia, tylko dopiero gdy Sąd Najwyższy orzekł, że to postanowienie jest niezgodne z prawem. Co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę on postanowił zadziałać kompletnie wbrew procedurze, dlatego że gdyby on uważał, że z mocy jego postanowienia posłowie przestają być posłami, to jest oczywiście nieprawdą, ale przyjmijmy na moment, że on tak by uważał, to ten moment, kiedy te legitymacje miałby wygasić, logicznie powinien nastąpić natychmiast. On tego nie zrobił. On to zrobił w momencie, kiedy pojawiło się orzeczenie Sądu Najwyższego, wyrok Sądu Najwyższego, wykreślający z porządku prawnego to postanowienie. Najpierw wobec ministra Wąsika, następnego dnia wobec ministra Kamińskiego. Tak więc on tutaj, mówię o Hołowni, nie zadziałał tak, jak ta no niewłaściwa, ale jednak jakaś logika nakazywałaby, tylko podjął te działania wyłącznie w reakcji na wyrok Sądu Najwyższego, którego on nie uznaje. Dlaczego to zrobił? Otóż zrobił to prawdopodobnie dlatego, że przestraszył się, albo osoby, które tutaj nim sterują, przestraszyły się, że pojawia się poważny problem prawny. Dlatego, że jeżeli Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, organ władzy ustawodawczej, zignoruje wyrok, zignoruje postanowienie, orzeczenie Sądu Najwyższego, więc władzy sądowniczej, to po prostu naruszy zasadę trójpodziału władzy. No ale jednocześnie oni poszli na zwarcie, dlatego postanowił po prostu mówić, że tego nie ma. Popełnił też fatalny błąd, przyznając się do tego, że usiłował wpływać na skład sędziowski, że wysłał swojego umyślnego posłańca, dyrektora swojego gabinetu, żeby w jakiś pokątny sposób korytarzami się przemieszczał w Sądzie Najwyższym prosto do gabinetu prezesa innej izby. Coś takiego jest kompletnie niedopuszczalne. Gdyby jakikolwiek obywatel próbował coś takiego zrobić, to zostałby zatrzymany za wtargnięcie do siedziby Sądu Najwyższego, do miejsca, gdzie nie powinien przebywać. Mamy więc do czynienia z decyzją, najprawdopodobniej taka była podjęta w zeszłym tygodniu, żeby iść na starcie, żeby iść na konflikt i na eskalację. I ja się niestety spodziewam, że to jest świadoma strategia Tuska, który z jednej strony
w ten sposób chce polaryzować i konfliktować ludzi wokół dwóch różnych obozów. Z drugiej strony wystawia Hołownię na zderzak, bo jemu silny Hołownia też nie jest na rękę. I bardzo się dziwię, że Hołownia tak łatwo daje się tutaj rozgrywać. Panie mecenasie, może tak się teraz zwrócę, czy marszałek Sejmu może sobie wybierać, które z orzeczeń Sądu Najwyższego on będzie uznawał za ważne czy nieważne? No, w sytuacji, kiedy decyzję o tym, która z izb ma tę sprawę rozstrzygać, podjęła pierwsza prezes Sądu Najwyższego stosownym zarządzeniem. Absolutnie nie ma takiego prawa. Nie ma też prawa do wskazywania komukolwiek, jaki powinien być skład sądu, a on to zrobił w swoim oficjalnym piśmie i jeszcze był z tego dumny, chwalił się tym na konferencji prasowej. Nie ma prawa składać pism do sądu z pominięciem procedury, która jest w regulaminie Sądu Najwyższego określona. Regulamin jest nadawany przez prezydenta. Tak jest z Sądem Najwyższym. Prezydent nadaje ten regulamin. Tak więc on naruszył te procedury, chełpił się tym wręcz, a teraz jeszcze uzurpuje sobie prawo do tego, żeby ignorować wyrok, który wydała Izba istniejąca od 6 lat, wydająca orzeczenia o ważności wyborów, wydająca orzeczenia w bardzo wielu sprawach, w tym także w sprawach z udziałem Szymona Hołowni. Przypominam, że była taka sprawa, kiedy było zakwestionowane sprawozdanie finansowe Polski 2050, do której Izby zwrócił się wówczas pełnomocnik tej partii, pełnomocnik z upoważnienia Szymona Hołowni. Otóż właśnie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ta Izba będzie za chwilę orzekać o ważności wyborów. Czyli co, jeśli teraz większość sejmowa postanowi decyzją marszałka ogłoszoną na konferencji prasowej, że po prostu nie uznaje tej Izby, to rozumiem, że logicznie należałoby uznać, że wybory też były nieważne. No tak nie może funkcjonować państwo. Ci ludzie opowiadali przez lata, jak ważny jest dla nich trójpodział władzy, praworządność. Kiedy tylko zdobyli władzę, kilka tygodni minęło i pokazują każdego dnia, że to nie była tylko hipokryzja, to był skrajny cynizm, a dziś robią dokładnie to, co sami nam fałszywie zarzucali. Te skutki takiego działania mogą się wymknąć spod kontroli, bo na przykład pan sędzia Kamil Zaradkiewicz wskazuje, że uniemożliwienie sprawowania mandatu przez posłów Kamińskiego i Wąsika pociągnie za sobą skutek w postaci niewłaściwej obsady parlamentu, który, jak mówi konstytucja, składa się 460 posłów, a nie z 458, co pociąga za sobą bezwzględną nieważność wszystkich decyzji podejmowanych przez parlament. Ja nie wiem, czy pan marszałek się orientuje w takich skutkach tego działania. To rzeczywiście będzie sytuacja bez precedensu, bo to też trzeba podkreślić. Zdarzały się takie sytuacje, że Sejm chwilowo nie miał 460 posłów, na przykład w chwili śmierci czy zrzeczenia się mandatu przez niektórych posłów, a przed objęciem mandatu przez ich następców. Ale tutaj mamy sytuację zupełnie bez precedensu, bo mamy 460 posłów, tylko w stosunku do dwóch z nich marszałek nie chce się pogodzić z tym, że jego decyzja została uchylona przez Sąd Najwyższy. On chce uniemożliwiać bezprawnie posłom wykonywanie ich praw i obowiązków. Więc to rzeczywiście może prowadzić do zakwestionowania wszystkich działań Sejmu podjętych w takiej sytuacji. Jeśli marszałek robi to świadomie, to pogłębia ten stan chaosu prawnego, który od kilku tygodni rzeczywiście zaczął się pojawiać, bo nowa władza zaczęła rządzić z pominięciem zasad konstytucyjnych. Nie uchwala ustaw, tylko podejmuje uchwały. Uchwały nie są źródłami prawa. Konstytucja mówi jasno, że źródło prawa pierwsze to konstytucja, drugie ratyfikowane umowy międzynarodowe, trzecie ustawy i czwarte rozporządzenia. Nie ma możliwości, żeby marszałek Sejmu uzurpował sobie prawo do tworzenia jakichś nowych źródeł prawa, własnych decyzji, zwłaszcza jeśli były uchylone przez Sąd Najwyższy i nie mają podstawy prawnej w regulaminie. Więc skutki tego mogą być daleko idące. Co gorsza, te skutki mogą być także dużo dalej idące politycznie, bo jeśli ten precedens, ta władza rządzi precedensami, jeśli ten precedens zostałby uznany za właściwy, to za kilka lat może być inna władza, może być inny marszałek Sejmu, który również swoją arbitralną decyzją
może wykluczyć z obrad na przykład wszystkich posłów z partii, z którymi się nie będzie zgadzał i rządzić po prostu po dyktatorsku. Więc myślę, że warto, żeby ci ludzie, którzy chcą takie metody wprowadzać, dobrze się zastanowili, czy te metody kiedyś do nich ze zdwojoną siłą nie wrócą. No właśnie, pan minister trochę uprzedził moje pytanie, no bo jeżeli można wygasić mandat posłów Wąsika i Kamińskiego, to nie byle jacy posłowie przecież, no to można tak samo postąpić wobec każdego innego posła. No, w zasadzie dzisiaj mamy wrażenie, że dla tej koalicji partii, które objęły rząd 13 grudnia ubiegłego roku, że dla tej koalicji tak naprawdę zasadniczym celem jest likwidacja struktur państwa, które im się nie podobają. Tak należałoby ich określać, że to jest koalicja likwidatorów. Likwidują media publiczne, likwidują instytuty, które zajmowały się, cały czas się wciąż zajmują wspieraniem na przykład polskiej polityki zagranicznej, obliczaniem tego i stworzeniem podstaw faktycznych i prawnych pod skuteczne domaganie się reparacji od Niemiec. I w tej procedurze, która dotyczy Sejmu, mamy wrażenie, że oni chcą zlikwidować również zasadę, że wszelka władza, każda władza musi działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. To jest artykuł 7 Konstytucji. Oni tak naprawdę chcą zlikwidować obowiązywanie tego przepisu. Jeżeli bowiem marszałek Sejmu jutro stwierdzi, że on wygasza mandaty jakichś innych posłów, bo mu się nie podoba to, co mówią na sali sejmowej, to w jaki sposób wytykają mu na przykład błędy w prowadzeniu obrad czy w zarządzaniu Sejmem, wygasi im mandaty, posłowie się odwołają do Sądu Najwyższego, a on tego po prostu nie uzna, bo powie, że jemu się Sąd Najwyższy nie podoba. Fatalna praktyka. I powiem szczerze, ja mam bardzo złe zdanie o wielu politykach koalicji rządzącej, wielokrotnie je wyrażałem, ale że posuną się do czegoś takiego, to nawet wielu z nas w Prawie i Sprawiedliwości się po prostu nie spodziewało, bo to jest skrajne przekraczanie zasad państwa prawnego i to w stopniu, jaki jest nieznany w ogóle w Unii Europejskiej. Panie ministrze, ale może nadchodzi jakieś opamiętanie, bo pan marszałek Szymon Hołownia zapowiedział przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie, między innymi z panem ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, rzecznikiem praw obywatelskich, z prezydentem bodajże, z tego co głosi komunikat, pan marszałek nie chce się konsultować. Tak dla porządku zapytam, z opozycją chyba również nie zamierza się konsultować. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby on taki zamiar wyrażał. Zresztą te konsultacje w zasadzie powinny być ograniczone do przeczytania przez pana marszałka albo może jego prawników podręczników do procedury karnej. Podręczników, które od lat obowiązują. Ja sam się z nich uczyłem na studiach prawie 20 lat temu. Podręcznik profesora Waltosia, profesora Tylmana i Grzegorczyka. Nawet one, tutaj mam przed sobą zarys systemu, wydruki. Waltosia, to są Biblia, z której uczą się studenci procedury karnej. Oczywiście to też trzeba odnotować. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy, to tam natychmiast dokonano aktualizacji i teraz już to, co było niewątpliwe, że prezydent może korzystać z prawa łaski, także na wcześniejszych etapach procesu, teraz już nagle twierdzą, że nie może. Ale przez lata twierdzili, że może, tylko po prostu nie było to zbyt często praktykowane. No więc próby zmiany przeszłości także. To też jest cecha dość charakterystyczna tych ludzi, że starają się wymazać to, co było w przeszłości. Starają się wymazać te fakty, które po prostu świadczą na ich niekorzyść. Zachęcam jednak do refleksji. Mam wciąż nadzieję, choćby z własnego, dobrze pojętego, osobistego interesu, a ten interes jest taki, żeby jednak budować swoją pozycję polityczną, że pan marszałek Hołownia nie da się w tej sprawie Tuskowi rozgrywać, bo na razie daje się rozgrywać jak dziecko. Tusk go wystawia na zderzak, wsadza go na minę, która prędzej czy później wybuchnie, bo jeśli marszałek Hołownia będzie tutaj konsekwentnie działał, dojdzie do bardzo poważnego złamania prawa i za to on będzie musiał być rozliczony. To będzie też skutkowało bardzo poważnym obniżeniem jego szans na budowę swojej własnej pozycji politycznej. Mam nadzieję, że się nad tym zastanowi, choćby z tego egoistycznego punktu widzenia. Panie ministrze, na tym kłopotów nie koniec, bo oto poseł koalicji, znany poseł, również adwokat, Roman Giertych, pisze
że PiS używając nielegalnych instytucji, próbuje, mając na myśli Izbę Sądu Najwyższego, próbuje de facto zrobić zamach stanu na konstytucję i wolę 12 milionów Polaków. Skoro coś jest zamachem stanu, należy to potraktować jako zamach. Na początek sprawy karne i środki zapobiegawcze razem stosowane wobec neosędziów Sądu Najwyższego, którzy wydali orzeczenia odnośnie skazanych posłów PiS. Koniec zabawy, pisze poseł, już nie taki komentator internetowy, tylko poseł koalicji, ważny poseł koalicji. No i myślę, że to też jest symptomatyczne. Zwróćcie Państwo uwagę, co ci ludzie przez lata mówili, zarzucali rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że my naruszamy trójpodział władzy, mówiąc o różnych patologiach w sądownictwie. Ale nawet ten straszny minister Ziobro, którym oni dzieci straszyli, mówili, jakim on jest tyranem, ilu sędziów usunął z zawodu Zbigniew Ziobro? Zero sędziów usunął, proszę Państwa, zero sędziów, bo było to po prostu bardzo trudne. Można się spierać, czy to dobrze, czy źle. Ja szczerze mówiąc uważam, że wielu sędziów nie powinno być sędziami, ale są przepisy, są procedury. Jeśli dzisiaj jakiś Giertych, jakiś inny poseł chce straszyć, że będzie sędziów aresztował, zamykał do więzienia siłami policji, no to to najlepiej pokazuje, w jaki sposób ci ludzie tak naprawdę myślą. Kłamią w żywe oczy, cynicznie, że chodzi im o praworządność, o trójpodział władzy, a tak naprawdę chodzi im o monowładzę, o jednolitość systemu, o zamknięcie tego systemu, tak żeby oni mieli pełną kontrolę nad wszystkim. Nie podobają im się orzeczenia sądów, to sędziów chcą zamykać do więzień. No, trzeba mieć tego świadomość, z takimi ludźmi mamy do czynienia. Trzeba mieć też świadomość, że ci ludzie są gotowi posunąć się do bardzo daleko idących prowokacji, żeby uzasadniać użycie takich siłowych metod. To jest niezwykle ważne także w kontekście czwartkowej manifestacji w Warszawie. O to chciałem zapytać właśnie, panie ministrze, bo to z jednej strony no, bardzo trudne zadanie przed sejmową mniejszością, jak bronić państwa w sytuacji, gdy nie ma się większości w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość zwołało manifestację na 11 stycznia. Jak ważne to jest wydarzenie, czy jak ważne będzie to wydarzenie? Jak ważna jest mobilizacja społeczna, którą obserwujemy my codziennie, choćby jeśli chodzi o protesty przeciwko likwidacji tak naprawdę telewizji publicznej. Ale pan minister od razu poruszył drugą stronę tego medalu, mianowicie możliwość prowokacji, bo znamy pana Sienkiewicza no, jako specjalistę od palenia budek, jak twierdziły osoby, które rozmawiały o tym ministrze. Absolutnie i to trzeba bardzo mocno podkreślić. Spodziewamy się tutaj dwóch rzeczy. Ta jedna, najważniejsza jest taka, że mamy naprawdę tysiące zgłoszeń. Cały czas się ludzie zapisują. Mamy już w tej chwili, ja patrzę przede wszystkim z punktu widzenia w tej chwili mojego regionu. Mieliśmy w zeszłym tygodniu naradę, podsumowanie, kilka tysięcy ludzi, kilkadziesiąt autokarów i kolejne cały czas organizujemy. Wciąż jeszcze można się zapisywać. Zachęcamy każdego. Zachęcamy wszystkich, żeby się jak najliczniej stawili, bo to jest protest, który jest tak naprawdę dzisiaj naszą jedyną bronią. Opór społeczny, opór pokojowy, ale opór zdecydowany, bez przemocy, ale w sposób bardzo jednoznaczny będziemy chcieli w czwartek powiedzieć, że nie zgadzamy się na łamanie prawa. I dlatego właśnie tysiące Polaków jadą do Warszawy i tysiące Polaków będą ten opór stawiały. Bo opór społeczny jest sposobem, żeby ta władza, która coraz bardziej wpada w metody autorytarne, się zatrzymała. Będziemy starali się wspierać każdego, kto miałby być ofiarą tego autorytaryzmu. A jednocześnie dostajemy bardzo niepokojące sygnały. Właśnie o możliwych prowokacjach. Tak jak ta historia z podpaloną budką pod ambasadą rosyjską, gdzie jak później się okazało z tych rozmów, tak przynajmniej wynikało, że to był pewien autorski pomysł pana Sienkiewicza. Dzisiaj mamy sygnały o tym, że również do takich prowokacji może dochodzić, że mogą być autokary zatrzymywane
w drodze do Warszawy, że może być utrudniony dojazd do centrum. Ja się zwracam do wszystkich osób, które będą się na tę manifestację udawać. Starajcie się oczywiście zachować spokój, starajcie się nie dać sprowokować i co najważniejsze, rejestrujcie państwo, nagrywajcie telefonami to, co się dzieje. Jeśli policja będzie zatrzymywać autokary, piszcie o tym, zapisujcie to w telefonach, ale publikujcie także w mediach społecznościowych, kontaktujcie się z posłami, którzy są z waszych okręgów, żeby też ta informacja do nich docierała. Jeżeli na manifestacji zauważycie podejrzanie zachowujące się osoby, również rejestrujcie to, nagrywajcie, bo to jest mechanizm, który pozwala później takich prowokatorów identyfikować. Spotykamy się, żeby manifestować pokojowo, zdecydowanie, jednoznacznie, ale żeby się nie dać sprowokować, bo oni chcą tych prowokacji użyć do tego, żeby uzasadniać łamanie przez siebie prawa. Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych z zawodu adwokat. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Dobrego, spokojnego wieczoru. Wzajemnie, panie pośle. A teraz zapraszam na krótką przerwę.